Mistrzów dla teatru najłatwiej znaleźć z dala od teatru. To zwykle ci, których nie zajmuje teatr jako machina do reprodukowania klisz i konwencji. To oni znajdują pulsujące źródła i żywe nurty rzek, które omijają na ogół teatralne sale i gromadzące się w nich codziennie niezmierzone zastępy ludzi porających się z naśladowaniem jakichś światów. Naśladujemy zamiast stworzyć światy własne, skupione, uzależnione wręcz od debaty z publicznością i afektów, które przepływają zakryte, a które właśnie teatr najlepiej potrafi odsłaniać. Takich przewodników znajduję najczęściej w prozie. Dziś stale i codziennie myślę o pisarzach, którzy przed około 100 laty proroczo, choć powściągliwie opisali zmierzch europejskich bogów, który pogrążył naszą cywilizację w mroku do dziś nierozjaśnionym. Mam na myśli Franza Kafkę, Tomasza Manna i Marcela Prusta. Dziś do tego grona proroków dołączyłbym jeszcze Johna Maxwella Keciego. Ich wspólne poczucie nieuchronnego końca świata, nie planety, ale modelu relacji międzyludzkich porządków i rewolt, towarzyszy nam teraz dojmująco. Nam, którzy żyjemy po końcu świata. Wobec zbrodni konfliktów, które podpalają coraz to nowe miejsca, szybciej nawet niż wszędobylskie media nadążają z relacjami. Te pożary zresztą szybko się nudzą i bezpowrotnie znikają z prasowych doniesień. Czujemy się bezradni, przerażeni i osaczeni. Nie potrafimy już budować wież, a mury, które uparcie wznosimy, nie chronią nas przed niczym. Przeciwnie, same wymagają ochrony i troski, która pożera gro naszej życiowej energii. I nie mamy już siły, żeby próbować dojrzeć to, co jest za bramą, za murem. A właśnie wobec tego powinien istnieć teatr i w tym szukać swojej mocy, zaglądać tam, gdzie patrzenie wzbronione. Podanie usiłuje dociec tego, co niedocieczone, a że bierze początek z głębi prawdy, musi znaleźć swój koniec w niedocieczonym. Te słowa, które Kafka odniósł do metamorfoz podania o Prometeuszu, odnoszę silnie do tego, jaki powinien być teatr. I takiego teatru, biorącego początek w głębi prawdy i znajdującego koniec w niedocieczonym, wszystkim jego robotnikom, tym co na scenie i tym co na widowni, życzę z całego serca.